Szczęść Boże wszystkim w kolejnym filmie chciałbym powiedzieć o drodze krzyżowej Nowego Jeruzalem myślowej. Kto nie ma możliwości przyjazdu i aktywnego uczestnictwa w drodze krzyżowej, nowego Jeruzalem, a chciałby uczestniczyć w tych modlitwach, może odprawić Drogę krzyżową Nowego Jeruzalem, myślową, która jest również bogata w łaski: sto tysięcy łask zbawiennych i sto tysięcy uwalnianych z czyśćca. W Wielkim Tygodniu narysujmy krzyż i nanieśmy: Rana prawej ręki Pana Jezusa, goryjący krzak. Na Wyszkowskim wzgórzu. Rana lewej ręki, Pana Jezusa, ostrożne, koło zambrowa. Rany głowy, Pana Jezusa, nowa osuchowa. Rany nóg, Pana Jezusa, miedzna. Rana boku, Pana Jezusa, sadowne. Rana serca, Pana Jezusa, Prostyń. Przenosząc się w myślach do tych świętych miejsc, gorliwie uczcimy każdą z tych ran, modląc się. Podam modlitwy, ale można je zmienić, a najlepiej dodać inne według osobistego poznania. Odmówmy egzorcyzm, na przykład, do świętego Michała Archanioła. Modlitwa dla uczczenia danej rany, można własnymi słowami. Akt zawierzenia Polski. Piąta tajemnica bolesna Różańca Świętego. Koronka do Pana Jezusa, Króla Polski. Na koniec podziękujmy Panu Bogu za ogrom dobroci. na przykład. Litanią do serca jednej z wybranych osób bożych. Posiłkujmy się litaniami od żywego płomienia i tak codziennie. Zapraszam również do wejścia do opisu pod filmem, w którym też wszystko umieszczę. A na koniec chciałbym jeszcze raz przypomnieć, żebyśmy pamiętali. O modlitwie zanamaszczonego i cypriana Polaka. Pozdrawiam z Panem Bogiem.